Szanowni Państwo, nadal uważamy, że bezpośrednią przyczyną katastrofy pod Smoleńskiem była podjęta przez załogę Su-154M i jej zwierzchników próba wykonania zadania niewykonalnego. W tamtych warunkach lot w ogóle nie powinien się odbyć. Wyrażamy żal i współczucie wszystkim rodzinom ofiar. Pamięć o nich zobowiązuje nas do domagania się, by wyjaśnić wszystkie okoliczności tej wstrząsającej tragedii. Brak skutecznej polityki informacyjnej rządu i prokuratury pogłębia chaos, podejrzenia i niepewność. Uwiarygadnia teorie spiskowe. Gdy rozum śpi, budzi się Antoni Macierewicz i jego zespół. Jesteśmy rozczarowani postawą premiera Tuska, rządu i prokuratury. Kontynuowanie polityki uników nie służy wyjaśnianiu przyczyn tej katastrofy, a tym samym nie chroni Polski przed recydywą czwartej RP. Obywatele Rzeczypospolitej zadają sobie coraz częściej pytanie, czy premier i jego ekipa są w stanie zapobiec staczaniu się Polski w otchłań smoleńskiego piekła. Nie jesteśmy wyznawcami religii smoleńskiej, ale nadal chcemy wierzyć w państwo polskie i jego instytucje. Dlatego domagamy się rzetelnej i ofensywnej polityki informacyjnej ze strony organów państwa w sprawie wszystkich okoliczności tragicznej katastrofy. Pilnego sprowadzenia do Polski wraku samolotu Su-154M. Jak najszybszego rozpatrzenia przez Sejm złożonego przez Klub Poselski SLD w kwietniu tego roku projektu uchwały Sejmu w sprawie szacunku dla pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.